Jesteśmy na Złotej 44, czyli w słynnym Żaglu, gdzie w dniu dzisiejszym odbywa się konferencja BitBay. BitBay otóż przedstawia Initial Exchange Offering QuanPlatform.com. Czym dokładnie zajmuje się QuanPlatform oraz jak mogą na tym zyskać inwestorzy krypto? Zapraszamy serdecznie do relacji. Proszę powiedzieć, panie Przemysławie, czemu zdecydowaliście się na przeprowadzanie EEO? Dlatego, że jest to trend na świecie. Poprzednio mieliśmy do czynienia w świecie krypto z ICO, czyli projekt zbieraniem, fundraisingiem, zbieraniem kapitału od prywatnych inwestorów gdzieś tam poza, no w jakiś tam swój sposób. Następnie mieliśmy do czynienia z EEO, czyli debiutami na giełdach, czyli rynkiem pierwotnym, przede wszystkim na giełdach krypto-krypto. Czyli Binance, wszystkie ważne giełdy na świecie zaczęły to wprowadzać jako alternatywę dla ICO, czyli zbieranie kapitału dla projektów kryptowalutowych. No i my zdecydowaliśmy się robić to samo, ale jako pierwsi udostępniamy zakup przez fiaty, czyli przez cztery główne waluty, które mamy na BitBayu, czyli dolary, funty, euro i złotówki. Ale dla nas to jest troszeczkę inna droga. My poprzez EEO chcemy otworzyć rynek pierwotny dla spółek stokenizowanych i stokenizowanych instrumentów, czyli na przykład obligacji, wszystkich tych produktów i spółek, które mogą być stokenizowane i no, mamy tutaj kilka celów, które sobie na najbliższe, powiedzmy, dwa lata postawiliśmy w związku z tym projektem. Nie ma to być po prostu kolejny fundraising, tylko ICO skryte pod innym skrótem, gdzie C zamienia się na E, tylko zupełnie taki bardzo ustrukturyzowany produkt, czyli zamiast IPO spółka będzie skłonna zrobić EEO, czyli IPO na naszej giełdzie, czyli rynek pierwotny, zanim rynek wtórny zostanie otwarty. A jakie są podstawowe różnice między Initial Exchange Offering a Initial Coin Offering? No, podstawowa różnica jest to, że to się dzieje na giełdzie, a ICO było poza giełdami, więc jakby tutaj różnicy nie ma. Różnicę można odnieść bardziej do tej pory do tych rzeczy, które działy się na BitBayu, czyli do listingu, czyli rynku wtórnego, który od momentu wystartowania danego tokena czy coina na giełdzie, w tej samej sekundzie zaczynał się handel. Czyli można się było do tego przygotować wcześniej o tyle, że przelewając jakieś już istniejące tokeny na wallet w BitBayu, czy też dopiero od tego momentu móc przelać. Albo wystawić ofertę na kupno za istniejący asset, czyli Bitcoin lub którykolwiek z fiatów i w tym momencie zaczynał się handel. To różnica w stosunku do listingu jest taka, że mamy ten rynek pierwotny, czyli bez handlu. Mamy ileś miesięcy, kiedy można sobie to za cenę, którą emitent ustala, kupować. My jesteśmy, tak jak giełda, jak wszystkie giełdy na świecie, jakby tym nadzorcą i pośrednikiem pomiędzy emitentem, czyli twórcami projektów, a odbiorcą końcowym. A jak pan widzi Initial Exchange Offering w najbliższych latach? Będzie to pewien trend, co będzie się rozwijał? No zdecydowanie tak. Dlaczego? Dlatego, że może jedna rzecz jest najważniejsza, czyli pokonanie barier geograficznych. Do tej pory w każdym IPO, może nie w każdym, ale powiedzmy takim tradycyjnym debiucie giełdowym, mamy do czynienia, powiedzmy na przykład z giełdą polską, czy z jakimkolwiek rynkiem narodowym, gdzie uczestnicy rynku, na przykład w Polsce muszą sobie otworzyć, jeżeli nie są obywatelami naszego kraju, muszą sobie otworzyć konto w domu maklerskim. O ile o takim kraju, jak my słyszeli, muszą sobie otworzyć tutaj konto, przelać pieniążki i dopiero zakupić jakieś aktywa na giełdzie. No tutaj nie mamy tego problemu, geograficzne bariery znikają i ktoś z Korei Południowej, kto ma konto na BitBayu, akurat tych użytkowników tam jest dosyć dużo, czy z jakichkolwiek innych azjatyckich, czy z jakiegokolwiek innego kraju, gdzie ktoś, kto przeszedł całą procedurę KYC i AML, może nakupić sobie takich tokenów. W związku z czym, dlatego właśnie spółki pójdą w tą stronę, zamiast na giełdach narodowych się listować i w pewnym sensie, poza takimi rozwiązaniami jak jakiś dual listing czy na kilku giełdach, no to jest przede wszystkim kosztowne i skomplikowane. Tutaj wejściem na jedną giełdę kryptowalutową, ale także fiatową, mają dostęp do użytkowników z całego świata. I jeżeli zrobią sobie, nie wiem, kampanię w innym kraju, ci użytkownicy mogą przyjść i korzystać od razu to kupować, więc to jest o wiele, wiele prostsze. No i
ma jeszcze kilka takich istotnych aspektów, no ale to jest temat trochę na dłuższą rozmowę, więc... Czyli temat rzeka. Temat rzeka, ale do skończenia tak w pół godziny, no. So basically with Quam Platform we want to build a quantum resistant, environment friendly blockchain platform, which is enabling industries to bring mass adoption of crypto to the world. And what is the basic of Quant Platform? What is the thing that you can only see in Quant Platform, not anyone else? Basically, well, there are many things, so it's hard to Let's start summarize. Off this, no, the most important. Yes, I think the most important is quantum resistance, which is a serious threat everybody should take seriously. The second thing is that we want to reduce the burden, the entry barriers for developers so they can write blockchain-related code, smart contracts as fast and as easy as possible. And the third thing is that we wanted to build a truly democratic public blockchain without mining. So we put a huge focus on environment friendliness because I don't think the current platforms are sustainable. I mean, they consume so much energy that this cannot be our future. They must not waste our environment or resources. So we remain fully democratic, unlike proof of stake, but still democratic, like proof of work. Okay, so could you tell me more about what is it proof of randomness? Sure. So with proof of randomness, this is how we solve this issue, how to remain democratic and not consume too much energy. It's basically, we can pick a winner from certain players by a deterministic mathematical formula. So imagine it in a way, I just want to give an easy to understand example, that we put tickets in a hat and we can calculate the winner based on the contents of the hat. So no questions, this is how we reach consensus. Mm-hmm. So it works something like this. And the important point is that there are no wasted computation cycles, because with mining, what you are essentially doing is guessing random numbers, and one of these numbers will eventually win. With our example, there are no such wasted probabilistic guessing cycles, and for this reason, we do not waste energy. So the project is ecological? Yeah, definitely. Definitely, we put a huge focus on this. We wanted to build a sustainable platform from all aspects. I mean, it's sustainable financially, environmentally, and also from a technology point of view, because, you know, quantum computing is coming and it's already proven that they will be able to break common encryption schemes like RSA or elliptic curve cryptography. And when that happens, then they will be able to forge signatures of Bitcoin transactions and Ethereum transactions. And basically, people will be able to spend each other's money, so these platforms would become worthless. But that's still a couple of years away, so nobody should panic. And well, but in cryptography, you have to be prepared for like millions of years, not the next five. So yes, we should focus on that. So the Ethereum is basic for Quant platform? What do you mean basic? For example, if someone used to create smart contracts on an Ethereum platform using Ether, so it is based on it? Is the next level, the new level? How can you describe it? Well, while we are not based on Ethereum, we analyzed it very deeply, because it does many great things, and also it does things which we thought we could improve, so we did that. We focus on compatibility, so since right now Ethereum has the biggest developer community, we want them to make this migration journey to move to our platform as convenient, as easy as possible. So while we are not based on Ethereum, we are focusing on developers of Ethereum so they can migrate to us without any pain points. So you can create smart contracts using Quant platform, but please tell me in how many language I can create smart contracts? Yes, for the testnet, which we will launch in November, you will be able to code smart contracts in four languages, which are C, C++, Rust, it's a fairly new language, and also TypeScript, which is a superset of JavaScript, which is also pretty popular. This should cover like a very wide range of developers who can already start experimenting.
Okay, and later, can somebody who's, for example, creating smart contracts in C#, is it possible for this person to create smart contracts on Quant platform? Well, C# was the language you... C#, yes, for example, I don't know, in Python or something like this. Python, yes, we will be able to support Python in the future. Not for the testnet, but yes, we will cover all the mainstream languages. This is important. So there are more than 1,000 languages in total in the world, but we will cover like minimum 80 or 90% of the developers who are able to code. And now with their existing knowledge and with the language they've been learning for the last 10 years, they will be able to code smart contracts like this. So no need to learn any new languages and experiment with them. So it's a whole new universe for the smart contract developers. Yes, definitely. And this is important for two reasons. And making it easy is only one reason, which is an important reason because we know that the growth starts from the developers, because as we have more applications and more code, there will be more users. But what's even more important, that smart contracts mostly handle money directly. So you shouldn't force developers to learn a new language for like 1 year and start writing code, which is interacting with money, because there will be a terrible outcome, as we can see. So we should allow people to code in languages which they already mastered and are confident writing in. Widzimy, że jest kilka takich bardzo ciekawych krajów na świecie, gdzie krypto rozwija się bardzo szybko. Jednym z tych krajów oczywiście jest Polska, ale jesteśmy obecni również w kilku rynkach w Azji. Zarówno w Korei, w Singapurze, jak i w Chinach. Natomiast oczywiście w naszym celowniku są deweloperzy przede wszystkim. Deweloperzy, którzy są w stanie lub chcieliby przygotować programy w swoich językach i pisać smart kontrakty w swoich językach, a jak wiadomo, no takich jest dużo i są rozprzestrzenieni na całym świecie. W związku z tym nasze istniejące grupy społecznościowe, przede wszystkim grupa na Telegramie, są już dosyć duże, ponad 25-26 tysięcy osób, przede wszystkim deweloperzy. W związku z tym praktycznie granic geograficznych nie ma, jeżeli chodzi o deweloperów. Jeżeli chodzi o stronę ekonomiczną, biznesową, tak jak BitBay zawsze mówi, a BitBay jest naszym kluczowym partnerem, tutaj rzeczywiście nie ma granic typowych, takich geograficznych, jak kiedyś. Ostatnio już barier językowych też nie ma. W związku z tym chcemy być obecni w różnych krajach, wszędzie tam, gdzie krypto jest dobrze przyjęte i wszędzie tam, gdzie jest wielka grupa deweloperów, którzy chcą pisać smart kontrakty we swoich własnych językach, czyli praktycznie ograniczeń takich nie ma. A czemu akurat Initial Exchange Offering? Co zadecydowało, że Państwo zdecydowali się na ten krok? Initial Exchange Offering to jest bardzo ściśle partnerstwo z giełdą, z Crypto Exchange. Jak wiadomo, to ma swoje plusy i współpraca z takim partnerem sprawdzonym też może dodawać wiarygodności do projektu. Nie jest to sekretem, że nasi deweloperzy pracują nad tym projektem już dosyć długo, prawie 2 lata na tym dedykowanym projekcie. Też mielibyśmy okazję wcześniej pójść na rynek i przeprowadzić ICO, natomiast nie chcieliśmy tego. Uważamy, że nasz projekt właśnie potrzebuje takiego partnera wiarygodnego, który już istnieje na tym rynku kilka lat, wiele lat. Jest zarejestrowanym partnerem i prowadzi również sprzedaż nie tylko krypto, ale fiatów również. W związku z tym uważamy, że jest taka tendencja, obserwujemy taką tendencję na świecie, że poważne projekty starają się o IO, starają się współpracować z takimi giełdami, które są światowej rangi i które
mogą też no, oczywiście sprawdzać te projekty. I tak naprawdę wszyscy widzieliśmy bardzo dużo projektów niewiarygodnych, które robili sobie ICO, potem zniknęły. Te projekty, które mają poważne zamiary, te projekty, które budują przyszłość, ja myślę, że będą organizować IO, będą współpracować z kilkoma wiarygodnymi giełdami na świecie, a takich wiarygodnych giełd tak dużo, aż tak dużo to nie ma. Takich wiarygodnych giełd z właściwymi cyferkami to też tak dużo nie ma. I rozpoznawalnych. No i rozpoznawalnych. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy współpracować z BitBayem, bo BitBay jest uznawany za taką giełdą po całym świecie. Podróżując w Azji widzimy to samo. W związku z tym ja myślę, że wiarygodne projekty potrzebują wiarygodnych partnerów biznesowych i wiarygodnych giełd. Rozumiem. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję.